Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, zarówno na MSS2 TV, jak na M Starcraft, gdyż ten filmik instruktażowo-informacyjny, nie wiem, pracując na słuchawki, postanowiłem wrzucić na oba moje kanały. Jeden, jak wiecie, na wpół martwy jest, nie usuwam go, co jest dla mnie ważne. Drugi, no, MSS2 TV żyje, zbieramy widzów, coraz lepiej to wygląda i lepiej staram się co jakieś 2-3 dni wrzucić jakiś film ze Starcraftem. No, ale jak wiecie doskonale, albo część z Was się dopiero teraz dowie, ja zajmuję się StarCraftem zawodowo. Proszę nie mieć, że jest profesjonalnym, bo bardzo często sobie stawiam jakieś dziwne akcje, i, ale staram się, żeby to wyglądało w miarę, w miarę jakoś dobrze, czasami przynajmniej. Ale ogólnie zajmuję się tym zawodowo. że ze StarCraft'a już od lipca zeszłego roku, więc no kurde 10 miesięcy jest. I jak wiecie, przede wszystkim moim głównym, główną platformą był tutaj Twitch oraz. Yy, reklamy, które leciały, puszczałem na Twitchu, dzięki którym mogłem zarabiać, mogłem się utrzymywać ze Starcraft'a i mogłem dalej zajmować się tym, co lubię. Były miesiące, że więcej było streamowania, były miesiące, że mniej. No ale teraz niestety jest mi bardzo przykro, ale muszę się z Twitch TV pożegnać. Zdaję sobie sprawę, że były już testy na nowej platformie i zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Parę rzeczy Wam się nie podoba. Ja to rozumiem i teraz chciałbym wytłumaczyć i pokazać parę podstawowych rzeczy. Link do mojego kanału jest na dole. Tutaj widzimy główną stronę Motion Creeds i a, jeszcze wytłumaczę dlaczego przechodzę, a potem opowiem o tym kanale, dlaczego przychodzę? Słuchajcie, padło ON TV, chyba największy konkurent Twitcha, padło ON TV, wszyscy z ON przenieśli się na Twitcha, przeszło tam wszystko, wszystko co było po prostu przeszło na Twitch. Pula reklam na Twitchu była taka sama jak zawsze, jak co roku przy czym problem jest taki, że więcej osób ogląda telekamy się bardziej rozchodzą po wszystkie strony, na wszystkie strony świata polskie powiedzmy sobie, więcej osób zna Twitcha, więcej osób ogląda no i okazało się, że no jak rozmawiałem z niektórymi casterami to oni w zeszłym roku za kwiecień zarobili mniej niż w tym roku, przy czym rok temu po pół godziny streamowali i jest, no jest nic na katastrofa, to jest fajnie, kiedy to jest hobbystyczna rzecz to nie jest problem, kiedy to jest coś hobbystycznego. U mnie to okazało się już problem, bo nie byłem w stanie, no, byłem z lekka załamany, nie wiedziałem co dalej, no bo jakby nie patrzeć, czy aktualnie tym się zajmuje. YouTube trochę tam daje, robota na boku, coś z nagrywaniem też jest. Czasami mam tutaj w planach nakręcić recenzję, ale to się buja w prawo, w lewo. Na szczęście odezwaliście do mnie ludzie z Motion Creeds i zaoferowali pewnego rodzaju alternatywę, testowałem tą alternatywę są plusy, są minusy, więc za chwilę Wam pokażę przy okazji Zazu właśnie zaczął streamować, w ogóle wszyscy przechodzą na to główna strona motion quiz, ja wiem, to wygląda... wygląda, ważne, że jest główna strona nas tak naprawdę nie interesuje tutaj za bardzo, przede wszystkim dużo Francuzów jest a motion quiz działa, jest napędzany przez daily motion no dobra w każdym razie weźmy sobie tutaj jakiś pierwszy z brzega taki randomowy stream, który wam pokażę, jak to wygląda. Eee, tutaj widać, że jest jakiś taki chłopak mało znany. ojej. Taki widać, niszowy, hipsterski. O, otwórz się. Dobra, otwórzmy w nowym, w nowym oknie. Więc wchodzimy na kanał. Tutaj będzie wchodzić dokładnie taki sam na mój kanał. I pozwólcie, że zademonstruję wam, jak to wszystko wygląda i z czego się składa. Eee, Przede wszystkim jest wycisza, się zrobić, chyba, bo nie ma sensu, żeby ktokolwiek tutaj gadał. E, Ojejku jej, dobra, więc zaczynamy od góry. Nazwa, tutaj widzimy, że jest nazwa e, kanału. Tutaj może być zarówno nazwa, jak i też tytuł audycji, powiedzmy sobie tak. Dwa, follow, co to oznacza? Czyli podążamy za naszą osobą i dostajemy maile, kiedy on streamuje. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy streamuje, zapraszam, ale tutaj będzie mały problem. Lubimy, nie wiem, co to znaczy, że lubimy, i wysyłamy wiadomości. To są akurat moje statystyki, nie wiem czemu. Nie, to są jego statystyki, to są jego statystyki tego dziwnego pana, na dole rozwijane linki, informacje i tak dalej. Warto zajrzeć, warto zobaczyć, co tutaj wygląda. No i teraz player. Przede wszystkim to działa na playerze Motion, Daily Motion, który jest dosyć dobry, tylko ma parę plusów, minusów. Pierwszy plus możemy wysłać do naszej klasy. Boże, ja mam nadzieję, że to się nagrywa. Ok, nagrywa się. Możemy wysłać to do naszej klasy, Yej. na Facebooka, że siedzimy. Jeżeli chcecie i ja szczerze powiedziawszy bym bardzo prosił nawet, bo miło gdybyście wysyłali to na przykład swoje info, że oglądacie mnie na Facebooka, ludzie będą wchodzić na naszą klasę, nie wiem. Eksport to Was nie interesuje, ale tu jest najważniejsza rzecz. Wybieramy jakość. 240, 380, 480, 720 czyli nawet więcej niż na Twitchu, bo na Twitchu miałem tylko 3 do wyboru. A tu jest nawet jeszcze jedna mała, więc wybieramy jaką sobie jakoś chcemy. Muszę przyznać, że jakoś wygląda lepiej. Dużo osób mówi, że wygląda to lepiej niż na Twitchu, do tego ludzie się nie skarżą na lagi. Nikt nic nie mówi o lagach. Oczywiście powiększamy na duży ekran. Możemy spra sprawić, żeby to nam wyskoczyło z ekranu. Im długo się to wczytuje, to się długo wczytuje. To nas nic nie interesuje, wczyta się. Dawaj i jak możemy też wybrać sobie rozmiar okienka jaki chcemy, co może być dla co niektórych e dosyć ważne. W szczególności z tym co za chwilę wam pokażę, e co nie wszystkim się podoba. I też oczywiście mamy też wybór Pach. E rozdziałek jak w jaki chcemy oglądać, zmniejszmy sobie. Przeskakuje, tutaj u dołu się pokaza pokazuje ilość y, widzów, to jest raz, ustawiamy sobie to na przykład teraz ciut niżej. No i właśnie, e, największy ząb współczesnego świata, otóż e, login, chat, chat to irc. Hmm. Wpiszmy jakieś takie o, mm niech będzie nasz nick, no i irc, irc jest czatem Zdaję sobie sprawę, że tutaj problem jest taki, że Player jest u dołu, u góry jest e, u góry jest e, normalnie e, odtwarzacz, więc to jest trochę pro, problematyczne. Trzeba pilnować jednego nad drugim, ale można sobie jakoś ustawić jak chcemy. Tak naprawdę lekko może player, a nie wygląda to zbyt dobrze, dobrze coś z tym wykombinuje, wykombinujemy. I ja mam pomysł taki, że moja strona ruszyła i wtedy wkleję odtwarzacz, jaki czat, że będzie z boku, będzie tak jak na Twitchu, wszyscy będziemy to znali. E, stream jest o tyle fajny. Że czat, Tutaj chat jest o tyle fajny, że łatwiej mi się banuje kogoś na IP i tak dalej. No i nie trzeba mieć konta, żeby wpaść i pogadać trochę, aczkolwiek trzeba przyznać, że czasami umysłowa. Co ja tutaj mam? Umysłowa gimba szaleje, Można się tak brzydko wyrażę. No ale są admini, żeby banować. Tutaj jakieś duperele. No i, i to jest to. I teraz sobie wam player jak to wszystko wygląda eee, najważniejsza rzecz ktoś się teraz zapyta okej okay, dobra przechodzi z twitcha bo tam nie ma reklam a co jest tutaj na czym tutaj zarabiasz eee, i to będzie tyle fajnie bo będziecie wiedzieli ile ja mniej więcej zarabiam gdyż to jest e, bardzo ładnie powiedziane e, wyświetlone tutaj otóż e, jak ja zarabiam zarabiam za wyświetlenia nie za reklamę którą obejrzycie a za wyświetlenia więc jeżeli wpadną na coś hejterzy żeby pohejtować na czacie pamiętajcie dzięki wam mam 0,01 euro centa za każdym razem jak wejdziecie na mój stream Dokładnie tak eee, Za 1000 wyświetleń streama 1 euro Jest reklama, nie ma reklamy Jest adblocker, nie ma adblockera Stała stawka I to jest najfajniejsze eee, Nie będzie mieli reklam, nie będzie żadnego SFA, SFA, SFA No niestety nie będzie też e, e, UPS I e, e, logistyki Przykro mi bardzo, ale możecie sobie puszczać e, na YouTube to na przykład Jedna rzecz, która się tutaj lekko zmieni, to mniej więcej to, że w momencie, w którym ja będę robił przerwę reklamową, czyli o co chodzi, będę restartował stream, będzie restart streamu, i wtedy będą nabijane wyświetlenia. Administratorzy, właśnie tak powie, ja powiedziałem, że no dobra, fajnie, te ładne stawki macie, ale nie ma można puszczać reklam. Chcesz puszczać reklamy? No to restartuj stream na tej zasadzie. Więc po meczu po prostu będzie jeden, dwa restarty. Wy nie musicie, nie musicie wtedy nic robić, po prostu siedzicie, nie ma żadnych dziwnych dźwięków. To się po chwili odpala proste. Proste. Jedyny minus może być taki, że trzeba będzie czasami odświeżyć stream i wybrać, żeby można było sobie wybrać rozdziałkę, bo ona wam się zapamięta na tej, na której byliście ostatnio. Więc jeżeli, jeżeli będziecie chcieli zmienić rozdziałkę, no to należy to zmienić, sobie samemu odświeżyć F5. I w sumie to też jest taki sposób na wspomaganie np. Na kanału poprzez naciskanie F5 i nowe wyświetlenia są. I tak to mniej więcej wygląda. Ktoś powie, że rzuciłem się na kasę, i tak dalej. Gdybym to był od tak moje hobby, gdybym miał inną, normalną pracę, można by było tak mówić. No ale e, dzięki temu, że teraz będę miał znowu wynagrodzenie za to, co robiłem, bo to był jeden z powodów, dla których tak, też tak mało streamowałem w kwietniu, i to nie będę tego ukrywał. To było to, że był totalny brak reklam i w tym momencie też, wiecie, jeżeli miałbym siedzieć 5-6 godzin dla 5-6 dolarów, to ja osobiście wolałem spędzić ten czas z dziewczyną, z kotami. Nawet grając na wyłączonym streamie, nie denerwując się. Teraz wraca też główna motywacja, nie jedyna, ale jedna z tych bardziej potrzebnych, żeby spędzać po 5-6 godzin na streamie i gadać do kamery, mikrofonu, do Was, gdziekolwiek tam jesteście. Więc więcej jest streamów. to oznacza? To oznacza przede wszystkim to, że znowu wracamy do normalnego streamowania. Wiem, że niektórym się to nie podoba, takie podejście, no ale tak to bywa. Boże, jaki brzydki łazik i czemu ten czołg jest biały? Przecież się umyć nie da. Ale tak wygląda sytuacja. Hmm, czy coś jeszcze, no jeżeli macie jakieś pytania, sugestie itd. To z chęcią odpowiem w komentarzach. Banowanie myślę, że jakieś zawsze będzie. Dobry ban nie jest zły. I co jeszcze. No tak, jeżeli chodzi o czat, o przeniesienie czatu, żeby to lepiej wyglądało. Postaram się, żeby moja strona wróciła do życia w przeciągu 2-3 tygodni maks. Ktoś tam chodzi, będzie chciał mnie zabić, zapewne, że o tej godzinie gadam, bo jest północ, i wtedy. O masz chlost. Nie, dobrze, telefon się nie rozładował. i wtedy, i wtedy, i wtedy, i co wtedy, i wtedy ustalimy to, że będzie ładniej to wyglądało. A na razie link do streamu podany jest na dole. Chodźcie na moim Facebooku, też będzie informacja o tym, kiedy będą streamy. Postaram się to jakoś ogarnąć. Nie likwidujcie konta na Twitchu, tam też zerkajcie, bo ja będę wysyłał takie powiadomienia, kiedy będę streamował. Zapewne Panie pytanie, kiedy wrócisz na streama i czy wrócisz? Na streama wrócę dopiero w momencie, w którym zwiększy się pula reklam. I to jest bardzo prosta rzecz, ekstremalnie prosta. Albo organizator będzie wymagał tego, żebym streamował poprzez ich kanał. Na przykład, czy ich kanał, przez kanał Twitcha, na przykład jakieś większe imprezy, to by się udało załatwić i byłoby, że musi być tam. Jeżeli będzie coś prestiżowego, fajnego, ale ważnego, no to nie zrezygnuję z imprezy, jeżeli muszę to robić na Twitchu, to jest pewne. No i co? I to by było na tyle do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do podążania tam na YouTube, Twitchu, Facebooku. Na dole są wszystkie linki i tak dalej. Jak macie jakieś pytania, piszcie. Na razie, cześć. Jeśli robi off, robi się off.